Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Witam wszystkich słuchaczy w Kotle Kulturalnym. Nazywam się Sabina Janusz, a moimi gośćmi są... Dominik Setlak i Julita Golińska-Setlak. Witam Was bardzo serdecznie. W ostatni weekend w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży miało miejsce wydarzenie OFMAT, czyli Ogólnopolski Festiwal Młodych Alchemia Teatru. I z tego powodu porozmawiamy o tym, co na nim było i czym ta edycja różniła się od poprzednich. Dlatego na początek chciałabym, żebyście powiedzieli ogólnie o tym festiwalu, co to jest, co to za wydarzenie i jaki cel przyświecał powstaniu takiego przedsięwzięcia. A więc 10, bo to już była jubileuszowa edycja, 10 Ogólnopolski Festiwal Młodych Alchemia Teatru, to jest taka inicjatywa, którą 10 lat temu powołała do życia świętej pamięci Ewa Różańska wraz z Krysią Husak przybyło. I miało być to miejsce, pole do wymiany doświadczeń między zespołami teatrów ofowych, alternatywnych i teatrów młodzieżowych w celu wspólnego spotkania, wspólnych warsztatów, wspólnej prezentacji swojego dorobku, uzupełnioną oczywiście koncertami, innymi wydarzeniami kulturalnymi. I myślę, że przez te 10 lat faktycznie jakby ta droga tego festiwalu, ona bardzo mocno się zmieniała. Myślę, że o tym później też sobie porozmawiamy. No przede wszystkim OFMAT jakby w swoich założeniach miał na celu taką konfrontację na początku młodzieżowego teatru, teatru stricte tworzonego przez grupy młodzieżowe, powiedzmy do 19 do 21 roku życia, z profesjonalnym jury, które w jakiś sposób oceniało spektakle, robiło też dla nich warsztaty, więc na początku była to taka przestrzeń, powiedzmy, stricte edukacyjna. Teraz ta formuła się jakby dalej spełniana jest funkcja edukacyjna, natomiast ta formuła się bardzo mocno zmieniła przez lata. Jak wygląda przyjmowanie ludzi? Czy wy po prostu zapraszacie, znajdujecie jakąś grupę samodzielnie i zapraszacie je, czy to oni się zgłaszają do was? Przed każdym festiwalem jest rozpisany rodzaj naboru, tak, w ramach którego każdy zespół może wysłać swoją aplikację. Oczywiście taka aplikacja powinna zawierać zarówno zdjęcia ze spektaklu, jak i rejestrację pełnego przebiegu tego spektaklu. Oczywiście opis i spektaklu, i grupy, prawda, jak działają i tak dalej. I pewnego dnia po prostu spotyka się komisja tutaj w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży, która dokonuje kwalifikacji tych zespołów na podstawie tego nagrania. I tutaj jakby już chyba uprzedzając nawet pytanie, powiem tak, że to jest bardzo różnie, prawda? Jakby tutaj nie mamy tak naprawdę lepszego narzędzia niż proszenie ich o to nagranie. Natomiast prawda jest taka, że kamera też tutaj przekłamuje w jakiś sposób, prawda? To znaczy coś, co czasem wydaje nam się niezwykle ciekawe na nagraniu, w realu jest, powiedzmy, troszkę mniej ciekawsze, a coś, co, powiedzmy, dostaje się tak, komisja, powiedzmy, przyjmuje to na ostatnim miejscu z dużymi wątpliwościami, okazuje się, że zaskakuje zupełnie na festiwalu, tak, bo nagranie jest na przykład średniej jakości. No natomiast tutaj faktycznie nie mamy lepszego narzędzia, natomiast jakby bazujemy też na naszej grupie, którą prowadzimy, teatralnej, i na, powiedzmy, grupach teatralnych działających w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży, które jeżdżą na festiwale i też widzą bardzo ciekawe spektakle. Jeśli widzą bardzo ciekawe spektakle, to my wtedy zawsze pamiętamy o tym, żeby do takich zespołów po prostu kulturalnie im przypomnieć o tym, że trwa nabór, że można wysłać zgłoszenie. Tutaj też jeszcze chciałabym dodać, że przez te 10 edycji, wiadomo, że jakieś tutaj, powiedzmy, teatralne przyjaźnie się gdzieś wykształciły i tak jak Dominik mówił, faktycznie jak widzimy, gdzieś śledzimy na Facebooku czy gdzieś na Instagramie, że jakaś zaprzyjaźniona grupa czy zaprzyjaźniony kolektyw coś fajnego stworzył w międzyczasie, no to im właśnie przypominamy, że hej, jest edycja kolejna w tym roku, jeśli bylibyście zainteresowani, to zapraszamy do wysłania zgłoszenia, prawda? I z waszego doświadczenia wynika bardziej, że jednak przychodzą do was te same grupy teatralne, czy jest też bardzo dużo nowych grup? Ja myślę, że to jest tak, szczerze mówiąc, to myślę, że to jest mniej więcej 50 na 50. To znaczy co edycję, myślę, że połowa grup to są takie grupy, które może niekoniecznie w ubiegłym roku, ale już się pojawiały na OFMAT-cie. Natomiast myślę, że około połowy grup, które
przyjeżdża co roku, to są zupełnie nowe zespoły. Ja myślę, że ta stała taka połowa wynika jednak z tego, że po prostu ludzie, którzy jakby od lat zajmują się teatrem alternatywnym, teatrem offowym, no jednak poświęcając w jakimś stopniu cały swój wolny czas, czy czasem całe swoje życie po prostu jakby dla rozwoju tego ich tworu, ponieważ całego siebie oddają, to też jakby cały czas tworzą nowe rzeczy i też się doskonalą w jakiś sposób, prawda? A właśnie jeśli chodzi o ten teatr offowy, żeby może wytłumaczyć słuchaczom, co to w ogóle jest, bo też widziałam na stronie, że zapraszacie teatry nieinstytucjonalne. Nie wiem, czy to jest to samo. Właśnie jakbyście mogli wytłumaczyć po prostu, co to jest ten teatr offowy, nieinstytucjonalny i jakie jeszcze grupy zapraszacie? Chcesz ty, bo to jest bardzo trudne. Tak, to jest trudne, to jest szerokie zagadnienie. No, teatr nieinstytucjonalny to już tutaj jest zawarta, wydaje mi się, ta definicja. Nie jest po prostu teatrem... Instytucją, prawda? Instytucją, dokładnie. No, no nie jest to, powiedzmy, teatr, który jest finansowany ze środków tak jakby publicznych, prawda? No tylko tu się zawsze pojawia problem tak naprawdę. Tak. Jakby ja do tej pory tak naprawdę nie wiem, czym się różni teatr offowy, instytucjonalny, profesjonalny i tak dalej. Bo jeśli będziemy mówić o tym, że powiedzmy, nie wiem, w teatrze profesjonalnym grają sami profesjonaliści, a w teatrze offowym grają amatorzy, to nie do końca jest prawda, dlatego że znam masę teatrów offowych, które się tak nazywają i w których grają ludzie po szkołach teatralnych albo po innych szkołach artystycznych, prawda? Jeśli weźmiemy pod uwagę tą instytucjonalność, no powiedzmy nasz teatr zatrzymać obrotówkę, mikrofale, stan krytyczny, to są grupy działające w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży, prawda? W instytucji. Więc no też można byłoby temu zaprzeczyć, prawda? Więc ja sobie myślę, że dla mnie przynajmniej taką może niezbyt dokładną definicją teatru offowego jest to, że ten teatr tworzymy tak naprawdę bardzo mocno z potrzeby własnej i nie kierujemy się czymś, czym kieruje się powiedzmy taki teatr komercyjny, prawda? Bo teatr komercyjny jest nastawiony na to, że na przykład jak mamy teatr ludowy, to oni muszą sprzedać spektakl określonej grupie widzów, prawda? Podobnie jest w teatrze starym, w teatrze stu i tak dalej. Mają określonych odbiorców, która tak naprawdę kupuje też określone produkty, prawda? Teatr offowy działa troszkę bardziej niezależnie. Dla mnie teatr offowy, przepraszam, że ci przerwę, teatr offowy dla mnie nie ma granic. O, tutaj, takich ram. Więc wiadomo, że i tak mimo wszystko, powiedzmy, w tym środowisku offowym znajdzie się jakaś grupa odbiorców, prawda? Jakieś środowisko, jakaś wspólnota się wytwarza, ale jednak, no powiedzmy, instytucja no rządzi się swoimi prawami, prawda? Z różnych powodów. A tutaj teatr ten offowy, alternatywny czy awangardowy, jak zwał, tak zwał, no tutaj ma większe może pole do takiej, do popisu. Do wolności, prawda? Do wolności, tak. No ja myślę jeszcze, że tutaj jest jedna, bo jakby też trzeba przyjąć, że teatr offowy też jest uzależniony od wielu rzeczy, prawda? Od instytucji, z którymi współpracuje, często od grantów, bo często teatry offowe jakby funkcjonują na bazie grantów, że piszą na jakiś konkretny spektakl, ale faktycznie no teatr offowy ma jakby taką, powiedzmy, tą swoją niezależność w kierunku tworzenia tego, co chce, bo zazwyczaj jest stworzony faktycznie z tej potrzeby serca, prawda? To znaczy, chcemy zrobić spektakl taką metodą o tym i o tym, prawda? To po prostu robimy. Nie jesteśmy uzależnieni od jakiegoś dyrektora teatru, który mówi, że na przykład takiej propozycji nie zaakceptuje, bo nie chce kolejnego spektaklu o tym temacie, prawda? Więc tutaj myślę, że ta jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, no, że faktycznie no, zazwyczaj jest to teatr niszowy, prawda? Który troszkę nie przebija się też do takiej, powiedzmy, popkultury teatralnej, więc są to często działania, moim zdaniem, niezwykłe. Ja uważam, że w teatrze offowym widziałem ciekawsze rzeczy, przynajmniej w Polsce, niż w teatrze profesjonalnym, ale to trzeba trochę odkryć. To jest tak jak powiedzmy ze sceną muzyczną, prawda? To znaczy ten underground muzyczny jest często dużo ciekawszy od tego, co się dzieje, powiedzmy, na wielkich scenach. Ale trzeba do tego dotrzeć, dokopać się po prostu. Myślę, że już takie podstawowe aspekty omówiliśmy, dlatego opowiedzcie teraz o tegorocznej edycji. Z racji tego właśnie, że była jubileuszowa, czyli wyjątkowa na pewno. Opowiedzcie o niej po prostu więcej. Tak, to prawda.
to faktycznie była wyjątkowa edycja i nie tylko ze względu na to, że była jubileuszowa, ale też przynajmniej z mojego punktu widzenia, ale myślę też, że inne zespoły gdzieś jak tak rozmawialiśmy, ze względu na atmosferę. Faktycznie to ludzie, którzy w tym roku przyjechali do nas ze swoimi spektaklami, tak na dobrą sprawę to oni stworzyli tą atmosferę. Grafik był dość napięty, zwłaszcza drugi dzień, czyli sobota, gdzie oprócz spektakli był też koncert jubileuszowy, był spektakl gościnny, w piątek też, ale w piątek... Jeszcze był wernisaż wystawy. Tak, przepraszam, był wernisaż wystawy, więc faktycznie grafik był napięty. No i w niedzielę właśnie były, powiedzmy, te propozycje ze sztuki performance, więc też już było troszkę luźniej, ale właśnie faktycznie w tym roku mnie przynajmniej zachwyciła otwartość zespołów, otwartość gości i faktycznie chciało się być na tej edycji, naprawdę. Ja się tutaj na pewno też skupię na tym aspekcie związanym jakby z tym krokiem przełomowym, który nastąpił po 10 latach dopiero, czyli odejściu od konkursu, prawda? Bo ja mam wrażenie, że to odejście od konkursu, taki mocny stop na zasadzie oceniamy się, kto jest lepszy, kto jest gorszy, prawda? Sprawił, że te wszystkie zespoły patrzyły na siebie troszkę inaczej. Życzliwiej. To znaczy, te zespoły między sobą nie rywalizowały o jakąś nagrodę, prawda? Niebotyczną 1000 złotych, prawda? Dla 20-osobowego zespołu, prawda? Ale konkurs zawsze wprowadza jakąś taką... Nerwową atmosferę, paraliżuje. Nerwową atmosferę, prawda? A tutaj mieliśmy taką sytuację, że każdy tak naprawdę zakwalifikowany już do tego festiwalu... Już był zwycięzcą. Już był zwycięzcą. Otrzymał jakieś honorarium, więc mogliśmy się wszyscy skupić jakby na dyskusji o teatrze, na wspólnym przebywaniu razem i tak naprawdę nikt nie miał nic do stracenia, prawda? Dlatego, że jakby wszystko było wiadomo od początku, tak, prawda? Mogliśmy się skupić na przyjemności z bycia ze sobą, z oglądania swojego dorobku, no i potem na dyskusjach, prawda? Każdy był bardziej otwarty. To jest niesamowite, bo widać, że ta sztuka tak naprawdę łączy ludzi tak niesamowicie. No i tak powinno być. I powiedzcie, czy te grupy teatralne, bo tutaj właśnie jak opowiadałeś o tym, co przedstawiały, to widać, że to są nawet takie tematy społeczne, co też jest niesamowite. Powiedzcie, czy oni sami wybierają te tematy? Tak, to znaczy na pewno. Ja myślę, że to, co jakby wcześniej mówiliśmy o teatrach hofowych, to znaczy to, że one działają z jakiegoś takiego impulsu, że ja sam chcę powiedzieć o tym ze sceny, no to już jest po prostu totalnie argument za tym, że to są jakby tematy wynikające z nich. No oczywiście, jakby są takie sytuacje, zwłaszcza jakby jeszcze w przypadku grup młodzieżowych, kiedy faktycznie to instruktor prowadzi grupę. Całe szczęście zazwyczaj spotykamy się z takimi instruktorami, którzy mają taki, no można powiedzieć, dość komunistyczny model podejścia do teatru, gdzie faktycznie wszyscy demokratycznie w jakimś stopniu podejmują decyzję o tym, co robimy. No natomiast no w teatrze jednak jest tak, że często ktoś musi w pewnym momencie powiedzieć, że to tak, to nie, bo inaczej jest ciężko coś skleić, prawda? Natomiast ja myślę, że to jest ważne dla tych grup młodzieżowych, dlatego że to jest tak jak z muzyką, prawda? Znowu nawiązuję do muzyki, że jeśli ja chcę łamać pewne symfonie, niszczyć pewne jakby konwenanse, które jakby w muzyce są uznane jako jakaś tam linia melodyczna i tak dalej, to ja wcześniej muszę umieć ją stworzyć tak, jak ona powinna wyglądać, żeby potem eksperymentować i ją łamać, prawda? Natomiast faktycznie jest tak, że no jeśli spotykają się powiedzmy teatry młodzieżowe, takie powiedzmy 15-16-latków z na przykład dojrzałymi performerami, którzy działają powiedzmy aktywistycznie, to są inne światy, ale one się spotykają i ja myślę, że bardzo dobrze, żeby ktoś, kto na przykład na co dzień działa w jakimś powiedzmy świadku, w jakiejś takiej no może nawet bańce, prawda? To żeby ten off-mat był taką igłą, która po prostu przebije tą bańkę i sprawi, że się zachłyśniemy tak naprawdę czymś nowym, czymś, czego wcześniej nie widzieliśmy. A czy taka osoba jak ja, czyli taka, która może nie tyle, że może nie mam nic wspólnego z sztuką, ale jednak ten teatr no nie jest mi tak bliski jak wam na pewno. Czy ja też bym mogła przyjść na takie wydarzenie, na taki festiwal i czy bym znalazła tam faktycznie coś dla siebie? To znaczy, to jest trudne pytanie, bo jakby ja nie mogę odpowiedzieć za ciebie, prawda? Prawda, ale chodzi po prostu o taką przeciętną osobę, która gdzieś tam się może interesuje tą sztuką, ale nie jest tak blisko tego teatru. Czy to też są treści, które ona by zrozumiała, które by do niej dotarły? Czy na przykład może jest jakiś przedział wiekowy, gdzie niektóre młodsze osoby by po prostu nie zrozumiały tych treści, które tam przekazujecie? To znaczy,
dalej jakby powtórzę, że to jest trudne pytanie, natomiast ja na nie patrzę w takich kategoriach, że jakby nikt się nie dowie, dopóki nie spróbuje, prawda? Ja często na przykład jak grałem swoje, powiedzmy, spektakle, które są, wydaje mi się, dość trudne w odbiorze, okazywało się, że bardziej trafiały do osób totalnie niezwiązanych z teatrem niż do tych osób, które teatrem zajmują się od lat. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, bo tych propozycji jest bardzo dużo i tutaj ten, powiedzmy, to pole tematów też jest jakby bardzo szerokie. Nie ukrywam, są na przykład spektakle, tutaj mogę na przykład przytoczyć stałego bywalca festiwalu, czyli Karola Barckiego, który przyjechał w tym roku ze spektaklem Warlikowski Nób, a Lupa Trzy Kropki, prawda? To był akurat spektakl, który jasno nawiązywał do konfliktu, który dział się na linii Lupa w Genewie, Łukasz Drewniak, który w teatralny.pl napisał taki dość kontrowersyjny tekst i był związany z krytyką środowiska teatralnego, więc to jest przykład spektaklu, który, powiedzmy, byłby trudny do zrozumienia dla ludzi z zupełnie innego świata. Jak ktoś nie zna kontekstu. Natomiast dokładnie. W przypadku innych zespołów, takie jak na przykład tutaj Meat Girls, jak przepraszam, w twojej zupie wiśniowej jest serce, bardzo brzydki spektakl o miłości, tak naprawdę większość z tych spektakli podejmuje tematy bardzo uniwersalne przez bardzo różną formę działania. Więc tutaj myślę, że oczywiście być może będzie tak, że jeden spektakl totalnie na mnie przypadnie do gustu, będę się zastanawiać, co to w ogóle było i tak dalej. Ja też tak czasem mam, jak przychodzę na spektakl. Tak, prawda? Natomiast kolejny okaże się, że zupełnie jakby trafia w ten mój, powiedzmy, rejestr smakowy i będę zachwycony. Ale myślę, że jeśli chodzi na przykład o samo zrozumienie, to tutaj jakby nie ma oporów i ten teatr ofowy naprawdę niczym się nie różni w przypadku jakby takiej przyswajalności od teatru, powiedzmy, komercyjnego, czy tego wszystkiego, co, powiedzmy, jest nawet na Netflixie i tak dalej, prawda? Bardzo wam dziękuję za wywiad. Dzięki. Moimi gośćmi byli Dominik Setlak i Julita Golińska-Setlak.